Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w naszej klubowej TV. Z nami jest środkowa Gabi Polańska. Dzień dobry. Pierwsze pytanie do Ciebie. Ostatnio wyszłaś w pierwszej szóstce. Jak Ci się grało? Jak odczucia po tym meczu? Dobrze, bardzo dobrze mi się grało. Dobrze się czułam na boisku. Myślę, że oprócz tego, że siatkarsko dobrze to wyglądało, myślę, że też fajnie się bawiłyśmy. Sprawiało nam to dużo radości, mi osobiście bardzo dużo, więc myślę, że no, fajnie to wszystko wyszło. Całkowicie inaczej Ci się gra pewnie od pierwszych minut niż tak z ławki, prawda? Tak, no to jest racja. Wiesz, od pierwszych minut masz jakby dłuższy czas na rozbieg, powiedzmy, no tak. Oczywiście też nie za długi. A jak wchodzisz z ławki, to jednak masz taką świadomość, że wchodzisz po coś, że oczekuje się, nie wiem, jakiejś zmiany w wyglądzie gry, więc jakby no wchodząc od początku, inaczej można to wszystko wykreować. Okej. Masz za sobą bardzo wiele sukcesów. Czy teraz z deweloprecją celujesz również te najwyższe sukcesy, czyli złoto? Bo ostatnio w budowlanych Łódź było srebro. Tak. Brąz. A teraz? Wiesz co, generalnie ja wychodzę z założenia, że każdy sportowiec, bez znaczenia na jakim jest etapie, czy na jakim poziomie gra, zawsze mierzy w to, co jest najwyżej. Jeżeli ktoś by trenował tylko po to, żeby być średniakiem, czy żeby grać sobie tak o, to nie wiem, czy miałoby to sens. Ja zawsze przed każdym sezonem chcę zdobywać medal, najlepiej, żeby to był złoty medal, bo wiadomo, że no to jest największa radość dla każdego sportowca. I tutaj przed tym sezonem miałam taki sam cel, że chcę zdobyć medal, chcę, żeby to był złoty medal najlepiej. Myślę, że każda dziewczyna stojąca obok mnie ma takie samo podejście. Tylko, że też ważna jest, myślę, taka metoda małych kroków, żeby się skupiać na każdym kolejnym meczu, nie patrzeć gdzieś tam długofalowo. Oczywiście trzeba mieć z tyłu głowy ten cel, ale dojście do tego największego celu zawsze jest takimi etapami małych kroków, więc zawsze trzeba się skupiać na tym, co jest najbliżej, a spełniając te wszystkie warunki po kolei, zawsze na końcu jest nagroda. A masz jakieś takie swoje cele zawodowe, marzenia, które byś chciała jeszcze osiągnąć? No, chcę zdobyć złoto. To jest najważniejsze na razie. To jest najważniejsze w tym momencie. Mhm. Druga rzecz, na którą jakby teraz bardzo, bardzo patrzę i bardzo jej chcę, to jest zdrowie, bo wcześniej jakby nie zawsze to zdrowie dopisywało, a jak się trenuje z bólem, czy gra się, mając z tyłu głowy, że coś tam się dzieje, nie ma też takiego komfortu, bo jednak nie można się skupić tylko na tych sportowych aspektach, ale też czeka się, kiedy będzie to walnięcie. Więc chcę być zdrowa i na razie odpukać. Nie powinnam zapeszać, wszystko jest okej. Okay. To super. Teraz bardziej pytania takie ze środka drużyny. Nie będzie tak źle, nie będzie Dobra. Tak źle. Kto u Was w drużynie jest takim śmieszkiem? Kto jest najbardziej taka zawodniczka, która... No Kamila Ganszczyk! Kamila Ganszczyk. Tamara. Tamara też. Tamara, oj tak, też. Bożenka, Kasia Zaroślińska, Angela. Ale takim największym? Największym no to Tamara i Kama. Chociaż myślę, że jakby cała reszta jakoś mocno nie odstaje. Myślę, że mamy bardzo duże poczucie humoru w zespole. Sztab też dokłada swoją cegiełkę do tego, więc... A może ze sztabu? Kto jest tam taki? No wszyscy. Trener? Tak, trener się rozkręca. Tak? Trener też już, tak, trener też jakby dorównuje. No Bart, wiadomo. No, Bart to jest taki, że i tu lubi sobie szpilę wbić, i tutaj się coś tam podśmiać, więc tak. Myślę, że no śmiechu na pewno nie brakuje na treningach i poza. Czyli atmosfera jest jak najlepsza. Oj, tak. Super. Teraz takie pytanie troszeczkę inne i też takie pytanie do Ciebie. No? Kogo byś zabrała, jeżeli byś miała wybierać? Z zawodniczek, może ze sztabu też możesz wybrać, ale do restauracji na taki wspólny wypad. Kogo byś wybrała i to może być tylko jedna osoba. Jedna? Jedna tylko. Nie potrafię wybrać jednej. No musisz wybrać. Naprawdę nie mogę. No to dobrze. Możemy ale się ale wiesz co, poczekaj, ja ci powiem. O dziwo,
Wiem, że może ktoś uznać, że bardzo przesadzam i że na pewno tak nie jest, bo wiadomo, jak jest tyle bab na jednej powierzchni, to bywają różne sytuacje. Ale myślę, że tutaj w zespole nie mamy tak, że są jakieś grupki, że ktoś tam gdzieś na kogoś próbuje coś źle powiedzieć, więc dlatego mówię o tym, że ciężko jest mi wybrać jedną osobę, bo naprawdę ja bym wszystkich chciała zabrać, i wszystkie dziewuchy, i cały sztab, i wszystkich z klubu, bo naprawdę no, jest atmosfera wspaniała. Nie mogę powiedzieć ani jednego słowa, że coś jest nie tak, co mi się nie podoba. No to super, to czekamy, kiedy nas wszystkich zabierzesz. To jest zażądane? Dobra. To właśnie po to. Ale żeś mnie podszedł. Właśnie po to to było. No i co? Bardzo dziękujemy Ci za wywiad. Dziękuję. No i zobaczymy się za niedługo. Na boisku, we wtorek. Tak. Znowu, we wtorek. Mam nadzieję, że nie znudzimy się kibicom, bo teraz mam będzie nadzieję, duże natężenie tych meczów tutaj u nas. Więc mam nadzieję, że jakby nie znudzi im się oglądanie nas i że dalej będą tak tłumnie przychodzić. Dobrze. Dziękujemy bardzo. Dzięki wielkie.